Witam wszystkich z tej strony Spektra, a my wracamy do gry Artysta. I mamy nową wersję 2.0.5. Tak więc ustawiłam już sobie ten moment, kiedy jesteśmy... kiedy się budzimy w sumie. Kiedy odzyskałem po porwaniu. Kiedy odzyskałem przytomność, z miejsca zaatakował mnie silny ból głowy. Kiedy wreszcie z trudem udało mi się wstać, nerwowo zacząłem się rozglądać. Moje oczy nie dostrzegały niczego znajomego. To, gdzie obecnie się znajdowałem, nijak miało się do miejsca, które zapamiętałem jako ostatnie. A ostatnie, co pamiętam, to mój pokój i to, jak siedziałem przed komputerem. Zdałem sobie sprawę, że tuż obok mnie leżał jakiś telefon. Na wyświetlaczu widniał napis: Artysta. Przyłożyłem telefon do ucha i usłyszałem znajomy głos. Witaj na planie mojego najnowszego dzieła, Feliksie Wagnerze. Przepraszam za wszelkie niedogodności, ale zrozum, tego wymaga sztuka. Mam jednak nadzieję, że dobrze ci się spało. Liczę na to, że jesteś w pełni sił, ponieważ czeka nas dużo pracy. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Skąd znasz moje imię? Gdzie ja jestem? Wykrzyczałem do telefonu w nadziei usłyszenia odpowiedzi od nieznajomego. Nie poznajesz mnie? To ja, Erasm Sebzda. Spotkaliśmy się ostatnio przy barze. Wtedy z siłą fali tsunami uderzyły mnie myśli, które w jednej chwili zaczęły się kłębić w mojej głowie o płycie, dziwnych zdjęciach i o mężczyźnie, który chciał, aby nazwać go artystą. Już wszystko pamiętam. Czego ode mnie chcesz? O planie jakiego dzieła mówisz? Każdy artysta jest więźniem piękna. Ukazuje się ono w pełnych urokach dopiero w obliczu inspiracji. To dlatego każdy artysta tak bardzo jej szuka. Dla każdego inspiracją jest coś innego. Dla mnie inspiracją jest śmierć. Te słowa zamroziły mi krew w żyłach. Człowiek, z którym rozmawiam, nie jest normalny. On jest szalony. Próbowałem zachować spokój, choć przychodziło mi to z niemałym trudem. Jesteś moim cennym aktorem, ochotnikiem, który weźmie udział w mojej sztuce. Odbiło ci. Posłuchaj uważnie. Znajdujesz się obecnie w piwnicy starego kina. Twoim zadaniem jest oczywiście wydostanie się stąd, nim ja znajdę ciebie. Masz 5 minut. W tym czasie nie będę cię ścigał. Natomiast ty możesz albo znaleźć kryjówkę przede mną, albo spróbować uciec. Twoja wola. Wiedz jednak, że gdy czas upłynie, zacznę deptać ci po piętach. Będę cię szukał, a gdy w końcu znajdę, zabiję. Tak właśnie wygląda scenariusz mojej sztuki. Ucieknij albo zgiń z mojej ręki. Odpuść sobie dzwonienie do innych z tego telefonu. To ja ci go zostawiłem i postarałem się już o to, żebyś za jego pomocą nie był w stanie się z kimkolwiek skontaktować. I to już wszystkie zasady. Życzę ci miłej zabawy. Czas. Start. Cenny czas ucieka, nie mogę sobie pozwolić na jego bezsensowne marnowanie. Wziąłem głęboki wdech, aby zebrać się do kupy, zapanować nad emocjami i zbędnym w tej sytuacji strachem. Trzeźwość umysłu i trafna ocena sytuacji, no i szczęście. Wierzyłem, że to są właśnie rzeczy, które zdecydują o tym, czy wyjdę z tej sytuacji cało. Tak więc, zróbmy zapis. Jej. Mam mało czasu, muszę działać szybko. Mam mało czasu, ale błądzenie po tym budynku bez żadnego planu jest bez sensu. Mam mało czasu, ale być może warto się tu rozejrzeć. Przeszukując pomieszczenie, w pewnym momencie natrafiłem na masywne drzwi zabezpieczone dziwnym zamkiem. Niech to diabli. Po dokładniejszym przyjrzeniu się kłódce zauważyłem, że można wprowadzić do niej kod. Nie miałem jednak ani chęci, ani czasu, aby spróbować złamać to zabezpieczenie, strzelając w ciemno różnymi kombinacjami cyfr. Postanowiłem zawrócić. Mam mało czasu, lecz muszę uważać, by nie trafić na kolejną z takich niespodzianek. Czułem, że pośpiech nie jest wskazany. Erasm powiedział, że przez 5 minut nie będzie mnie ścigał, ale co, jeśli okaże się, że gdzieś na mojej drodze porozstawiał pułapki, nie chciałbym w marny sposób skończyć w jednej z nich. Zacząłem ostrożnie iść przed siebie, rozglądałem się uważnie dookoła. W ostatniej chwili dostrzegłem linkę blisko podłoża.
która była przymocowana do dwóch ładunków wybuchowych na ścianach. Ostrożnie przeszedłem dalej, nie zahaczając o nią, w końcu dotarłem do schodów. A chwilę później do drzwi, złapałem za klamkę, spróbowałem otworzyć, lecz drzwi ani drgnęły. Spróbowałem jeszcze kilka razy, aż w końcu powziąłem próbę wyważenia drzwi. Runęły z hukiem, zaś mnie udało się w końcu wyrwać z piwnicy i dostać na parter. Zerknąłem na zegarek, minęły 2 minuty, zostały jeszcze 3. Kolejny zapis. Widzę przed sobą kilka pomieszczeń. Myślę, że warto je sprawdzić, nim ruszę w dalszą drogę. Powinienem iść dalej wzdłuż korytarza. Nie pamiętam, co robiłam wcześniej, więc zobaczmy tutaj. Zajrzałem do jednego z pomieszczeń. Było tam okno zabite dechą od zewnątrz. Ujrzałem także wyrwany grzejnik i masę worków wypełnionych najrozmaitszymi śmieciami. Moją uwagę przykuła także biała, wisząca półka oraz znajdująca się pod nią komoda. Na parapecie znajdowały się 2 doniczki z pożółkłymi kwiatami, a na jednej ze ścian wisiało zdjęcie oprawione w ramkę. Przedstawiło młodą, zrozpaczoną dziewczynę, której twarz była pokryta krwią. Obok zdjęcia na ścianie widniał czerwony napis: dla mojej ulubienicy Rose. W pomieszczeniu obok moją uwagę przykuły blaty prostokątnych stołów oparte o jedną ze ścian. Odrzuciłem je na bok. Znalazłem dziurę na tyle dużą, że mogłem przez nią przejść i dostać się do pomieszczenia, do którego wcześniej nie miałem dostępu. Znalazłem się w rozdzielni elektrycznej. Zasilanie, kabina, siła, oświetlenie widowni. Moim oczom ukazało się sporo paneli, które, mimo iż wyglądały jakby jeszcze niedawno były używane, były bezużyteczne, gdyż brakowało w nich korków. W rogu pomieszczenia zauważyłem także małą skrzynkę oraz kluczyk. Sprawdź zawartość skrzynki. Nie patrz, to może być pułapka. Heh, kolejny zapis. Zrobimy dużo zapisów. Sprawdź zawartość skrzynki. Ostrożnie podszedłem, cały czas rozglądając się, czy nie ma tu pozostawionej jakiejś pułapki. Wiedziałem, że nie postępuję rozważnie, ale mimo to uległem ciekawości i postanowiłem sprawdzić, co mieści się w środku skrzyneczki. Koperta. Wziąłem ją w dłoni i sprawdziłem. Była pusta, jednak w miejscu, w którym powinny znajdować się dane adresata, były wypisane cyfry. 782319. Wydaje mi się, że może być to kod do drzwi, które widziałem w piwnicy. Myślę, że warto byłoby to sprawdzić. Nie, to nie może być tak proste. Coś mi tu nie pasuje. Lepiej iść dalej. Sprawdźmy to. Sytuacja była niebezpieczna, ale mimo to postanowiłem zawrócić. Po raz kolejny stanąłem przed masywnymi drzwiami. Podaj hasło. I mam dla was ciekawostkę, ponieważ dostałam tajny kod do nie wiem czego, więc sprawdźmy. Nagle usłyszałem ciche klikanie jakiegoś mechanizmu. Chwilę później w jednej ze ścian otworzyła się skrytka. Tort pokryty bitą śmietaną uderzył mnie w twarz. Co? Gdy wreszcie doszedłem do siebie po całym zajściu, zauważyłem napis. Game over. Gra skończona, ale jak to? Nie żyjesz. No nie, nie wierzę. Ej, to nie fair. Gratulacje. Tak, niestety to już koniec historii. Ale czy na pewno? Koniec. Pes. Żarcik, spróbuj raz jeszcze. Podaj hasło. Ło, to był taki udawany koniec. Wybaczcie, jak zwykle, jak zaczynam nagrywać, to do mnie nagle wszyscy chcą dzwonić. A jak nie nagrywam, to nikt nie dzwoni. Jakie było to hasło? Zapisałam sobie, więc spokojnie. Wpisany kod okazał się być prawidłowy. Drzwi stanęły przede mną otworem, jednak nie znalazłam za nimi wyjścia z budynku. Tajemnicze
tajemnicze pomieszczenie okazało się być jedynie pustym składzikiem. W pierwszej chwili poczułem nielichie rozczarowanie, ale chwilę później, gdy zauważyłem pistolet, moje poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło. A, to jest ten pistolet. Ten pistolet pamiętam. Wziąłem broń do ręki i zacząłem oglądać ją ze wszystkich stron. Świetnie, że to zrobił. Czułem, że w razie konfrontacji będę teraz w stanie przeciwstawić się szalonemu artyście. Usłyszałem dźwięk komórki. Spojrzałem na wyświetlacz, po czym moim oczom kazała się treść wiadomości. Nowa wiadomość, czas minął, zaczynam polowanie. A więc koniec zabawy w kotka i myszkę. Moje serce zaczęło walić mocniej. Doskonale zdawałem sobie sprawę, że zwłaszcza teraz muszę uważać na to, co robię. Mimo wszystko nie traciłem nadziei, że wyjdę z tego cało. Teraz, gdy mogłem się bronić, postanowiłem walczyć. Wyszedłem z piwnicy, a jako że sprawdziłem wcześniej pomieszczenia, tym razem postanowiłem skierować się wzdłuż korytarza. W pewnym momencie dotarłem do miejsca, w którym korytarze krzyżowały się ze sobą. Postanowiłem skręcić w prawo. Miałem nadzieję, że uda mi się przedostać na korytarz główny, w którym powinno znajdować się wyjście. Niestety większość przejść była zablokowana jakimś gruzem. Deski, z których składał się sufit nade mną, skrzypiał tak, jakby zaraz miał się zawalić i spaść mi na głowę. Część kina, w której się znalazłem, zdecydowanie nie wyglądała na bezpieczną. Przestraszyłem się, gdy usłyszałem skrzypiące zawiasy z drzwi, które same się otworzyły. Ujrzałem coś na wzór składzika. Powinienem to sprawdzić. Nie sprawdzam tego składzika. Pamiętam ten składzik. To chyba był ten składzik. Ruszyłem dalej w nadziei, że gdzieś w końcu znajdę jakieś przejście, które pozwoli mi się stąd wyrwać. Usłyszałem, jak jedna z desek w suficie pęka. Drobiny gruzu przeleciały mi tuż przed nosem. Bez zastanowienia wycofałem się kawałek. Czułem, że nie powinienem tędy iść. To byłaby czysta głupota. Z drugiej strony wiedziałem, że nie ma sensu zawracać, dlatego zebrałem w sobie całą odwagę i ruszyłem biegiem przed siebie. Ulżyło mi, gdy zdołałem bezpiecznie minąć ten odcinek, jednak moja radość nie trwała zbyt długo, gdyż spostrzegłem ślady krwi zarówno na ścianach, jak i na podłodze oraz lustrze znajdującym się po mojej lewej stronie. Mój strach potęgował dodatkowo dźwięk wystrzału z broni palnej oraz męski krzyk. W panice zacząłem rozglądać się za jakąś kryjówką. Zauważyłem kilka ustawionych koło siebie szaf. Jedna z nich była pusta. Bez problemu zdołałem się w nią wcisnąć. Przez lekko uchylone drzwiczki obserwowałem, co się dzieje. Ujrzałem jakiegoś chłopaka, blondyna, który parł przed siebie i trzymał lewą dłoń na swojej klatce piersiowej. W końcu upadł, zaś mnie dane było oglądać, jak powstaje pod nim kałuża krwi. To było w poprzednim odcinku. Ale no, pojawił się także człowiek w znajomym płaszczu, pochylił się nad ciałem, po czym zaczął się śmiać niczym szaleniec. Erasm Sebsta, to on. Miałem broń, więc byłem w stanie się bronić, ale teraz, gdy znalazłem się tak blisko tego szalonego człowieka, poczułem, że serce podchodzi mi do gardła, a moje ciało przeszywa paraliż. Rozsądek podpowiada mi, że powinienem siedzieć w ukryciu, ale z drugiej strony miałem go na muszce. Lepszej sytuacji, żeby go zastrzelić, mogłem już nie mieć. Czy jak zastrzelimy go z ukrycia, to sami zginiemy przez to, że ta broń jest trefna? Czy może jednak okaże się nietrefna? Zapiszmy. Zastrzelimy go z ukrycia, zobaczymy, co się stanie. Postanowiłem wykorzystać okazję, lekko uchyliłem drzwiczki i wymierzyłem w niego bronią, którą trzymałem w obu dłoniach. Ręce trzęsły mi się jak diabli. Przez moment pomyślałem nawet, że nie dam rady oddać strzału, jednak w końcu się przemogłem i nacisnąłem za spust. Z mojej broni poszła iskra, zaś dwie sekundy potem wybuchła w moich dłoniach. Ach, czyli jednak, tak, to była ta sama broń. Bez sensu. Ale zobaczymy, co napisali na koniec. No, ninja, to z ciebie nie będzie. Artysta cię dopadł. Jak to jest odejść z hukiem? Tak, to lepsza opcja była, jak się z nim, jak podszedł i wybuchliśmy jego. Dobra, kontynuujmy. Koniec. To jeszcze wróćmy do tego momentu, kiedy znaleźliśmy kod i możemy wrócić do
zdobyć tę broń, albo tego nie robić i iść dalej. Więc wtedy poszliśmy po broń, teraz nie, to nie może być takie proste, coś mi tu nie pasuje, lepiej iść dalej. Poczułem drganie komórki, spojrzałem po raz kolejny na jej wyświetlacz. Nowa wiadomość, czas minął, zaczynam polowanie. Cholera jasna, niedobrze, bardzo niedobrze. Przeszedłem kawałek drogi i dotarłem na główny korytarz. Wszystkie drogi wokół mnie były zablokowane różnorakim gruzem, ale na szczęście mój plan zakładał wydostanie się z budynku przez salę kinową. Miałem nadzieję, że idąc tędy zdołam dotrzeć do wyjścia ewakuacyjnego. Jest tu cholernie ciemno i strasznie. Puste miejsca przyprawiały mnie o gęsią skórkę. W jednym z rzędów na fotelach ujrzałem strzępki ubrań i kilka pluszaków. W kolejnym rzędzie zobaczyłem kałuże krwi, a na jednym z siedzeń podziurawione zwłoki. Myślałam, że zwymiotuję, ale na szczęście udało mi się powstrzymać ten odruch. Jednak najgorsza rzecz, którą tutaj zobaczyłem, znajdowała się na scenie, tuż przed podziurawionym płótnem, na którym dawniej wyświetlano filmy. Dwa z ciał były rozczłonkowane, trzy z nich zupełnie nagie i przybite metalowymi prętami do podłogi. Kolejne trzy nosiły na sobie ślady z broni palnej, a z ostatniej zdarto skórę. Nie mogłem na to patrzeć. Po prostu nie mogłem. Poszedłem obok czarnych skrzyń. Przeszedłem obok czarnych skrzyń i zepsutego głośnika. Znalazłem się tuż przy wyjściu z sali kinowej. Usłyszałem szept. Mógłbym przysiąc, że poczułem usta, które ktoś przystawia mi do ucha. Spojrzałem nagle za siebie, lecz nikogo nie ujrzałem. Nic poza tą przerażającą scenerią, która wzbudziła we mnie olbrzymi niepokój. Poczułem ukłucie, jakby ktoś wbił mi igłę w nogę. Wtedy moją uwagę przykuły wypalone w podłodze ślady ludzkich stóp. Wypalone w podłodze ślady, które zaczynały się od jednego z siedzeń w piątym rzędzie, a kończyły dokładnie w miejscu, w którym stałem. Może powinienem podejść do krzesła, od którego zaczynają się ślady. Idę stąd, mam już dosyć tego miejsca. Zapiszemy to. I idziemy stąd, bo wydaje mi się, że ostatnio się cofnęłam. Chyba zaczyna mi odbijać, muszę wziąć się w garść. Nie zastanawiając się zbytnio, opuściłem to pomieszczenie. W końcu dotarłem do okien, przez które mogłem dostrzec słabe światło. Ucieszyłem się, bo to znaczyło, że już koniec biegania w ciemności. Niestety były zabezpieczone kratami od zewnątrz, dlatego nie było mowy o ich wybiciu i wydostaniu się stąd. Co to za jeden? Ma broń, Dagmara, uciekaj! Usłyszałem męski głos, a po chwili krzyk jakiejś dziewczyny. Czułem, że to moja szansa, aby szczęśliwie uniknąć spotkania z Erasmem, Sebzdą. Mogłem wykorzystać tamtych ludzi jako przynęta, samemu przebiec do nieodwiedzonej przeze mnie części budynku, w której powinno znajdować się wyjście. Nie mogę ich zostawić na pastwę tego szaleńca, pomogę im. Pójście do nich to szaleństwo, muszę zadbać przede wszystkim o własną skórę. Ostatnio im pomogliśmy, więc zobaczmy, co teraz się stanie, kiedy im nie pomożemy. Dzięki temu, że Erasm był zajęty tamtą dwójką, zdołałem przejść niepostrzeżenie do dalszej części budynku. Krzyki mordowanej dziewczyny i chłopaka, z których ulatuje życie, cały czas dzwoniły mi w uszach. Mimo tego biegłem przed siebie, nie zważając na to. Liczyło się dla mnie przede wszystkim to, aby przetrwać. Felix, gdzie jesteś? Przerażające wołanie tego szalonego człowieka było coraz bardziej nieznośne. Zobaczyłem przed sobą drzwi, a nad nimi napis wyjście ewakuacyjne. Gdy spróbowałem je otworzyć, ani drgnęły. Podjąłem bezskuteczną próbę ich wyważenia. Wtedy przebiegła mi przez głowę myśl, że mogą być one zabezpieczone kratą. Lub czymś w tym rodzaju z drugiej strony. Jednak było już za późno, by się nad tym zastanawiać. Mam cię! Znalazłem się w ślepej uliczce, w miejscu, z którego nie ma wyjścia. Nie ma mowy, bo dałoby mi się uciec, nie tym razem. Spanikowałem, ze wszystkich sił próbowałem wyważyć drzwi. Byłem nawet gotów wziąć w dłonie te metalowe kraty i jak głupi próbować je wyrwać, mimo tego, że to było całkowicie daremne. Nie podchodź do mnie, zabiję cię, jeśli się do mnie zbliżysz, rozumiesz? Erasm patrzył na mnie bez jakichkolwiek emocji, po prostu wymierzył we mnie pistolet i strzelił w obie nogi.
padłem na podłogę, poczułem się, jakby wzbierały we mnie wymioty, a zarazem panika w całości pochłonęła mój umysł. Nie wiedziałem już, co mam robić, po prostu nie wiedziałem. Odejdź ode mnie, słyszysz? Odejdź! Naprawdę myślałeś, że możesz mi cokolwiek zrobić? Feliksie Wagnerze, spodziewałem się po tobie więcej. Błędnie cię oceniłem, jesteś nudny, nie jesteś dla mnie w żaden sposób inspirujący. Dlatego tutaj się pożegnamy. Nie żyjesz. Mech. Życie innych czy własne, wybór zawsze jest trudny. Artysta cię dopadł, to jak? Spróbujesz jeszcze raz? Koniec. Ale nie martwcie się, powrócimy do gier. Studia Chaos Games. W następnych odcinkach. Jej, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.